ważny dzień dla gminy Dygowo. Racel gra w finale Pucharu Polski Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. Wójt, gmina Dygowo są ze swoją drużyną. Jak najbardziej, tak jak tutaj widać za moimi plecami, już kibice się szykują. Rzeczywiście historyczny moment. Pierwszy raz w historii nasza drużyna zagra w finale Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. No to już jedziemy, kibicujemy, trzymamy kciuki, proszę być z drużyną. Miejmy nadzieję, że wrócimy tutaj z sukcesem. Jednolite białe komplety strojów. Sędzia główny dzisiejszego meczu to Łukasz Bernarek, Wydział Sędziowski Koszalin. Na liniach Sebastian Basiejko, Wiktor Wątrowa, sędzia techniczny Paweł Okunowicz. Ja serdecznie witam na obiekcie władze Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej, władze miasta Szczecina, są też władze gminy Dygowo, tak więc wielu znamienitych gości witam serdecznie. No i miejmy nadzieję, że wszyscy będziemy mieli okazję dzisiaj obejrzeć dobre sportowe widowisko. Bardzo mi właśnie proszę Łukasz Jurniewicz, 5 Mateusz Jureczko, 37 Mateusz Marszyk, 15. Kapitan drużyny, prezes Andrzej Wojciechowski. No nie udało się, ale mecz był piękny, walczyliście do końca, mówię, kibice was wspierali. Tak, mecz piękny, szkoda, że zakończony, no to loteria, rzuty karne, loteria. Na Mistrzostwach Świata drużyny się przygotowują, praktycznie reprezentacje 4 lata, jest to dla nas pierwszy finał. Może też trema dla niektórych chłopców, ale przez 120 minut na boisku pokazaliśmy, że jesteśmy super zespołem. Z małej miejscowości tutaj chwała wszystkim kibicom, radnym, panu wójtowi, że tu wszyscy byli z nami i tyle ludzi z Dygowa przyjechało z okolic całej gminy, że naprawdę aż serce się radowało i się chciało tutaj na tym super boisku grać. Także tutaj chwała dla moich chłopaków, dla trenera za super w ogóle całą wiosnę. Tak? Jeszcze przed nami ostatni mecz. Mamy super wiosnę, 34 punkty, finał Pucharu Polski, gdzie nigdy Racel nie był.
Także jeszcze raz serdeczne dzięki dla wszystkich kibiców, dla włodarzy gminy, no wszystkich ludzi dobrej woli, dla sponsorów, dla wszystkich. No. Pieniądz nieważny, najważniejsze jest zdrowie. Powtarzam do tych moich młodych chłopców, zawodników, gdzie są o 20 parę lat młodsi, że najważniejsze jest zdrowie. Pieniądze nie grają, także tutaj oni wiedzą zresztą, oni się promują. Nic więcej dodać, raz jeszcze gratulujemy postawy. Dziękujemy. Dziękuję i zapraszam wszystkich w sobotę na 16, na ostatni mecz do Dygowa. Dziękuję. Mecz zakończony, potężne emocje, no nie udało się, ale postawa drużyny na pewno napawa optymizmem, tak samo jak i postawa kibiców, niektórzy tutaj naprawdę dopisali, był gorący doping. Panie wójcie, proszę kilka słów. No emocje to jeszcze mnie trzymają, tak jak mam być szczery, rzeczywiście no, udzielały się jak najbardziej. No cóż, mogę powiedzieć, że tak naprawdę historia, tak, ponieważ to jest pierwszy finał Pucharu Województwa dla naszej drużyny. Co prawda to, że przegraliśmy go w finale, tak naprawdę mając troszeczkę pecha, tak, bo rzuty karne to zawsze jest loteria, no ale ja i tak powiem to, jestem dumny z tej drużyny, jestem dumny z tych kibiców, którzy tutaj przyjechali dzisiaj i im kibicowali. No myślę, że wszystko zmierza to w dobrym kierunku. Jest walka, jest chęć takiej zdrowej rywalizacji. No i nic, tylko się cieszyć, kibicować i trzymać kciuki, żeby rzeczywiście to tak wyglądało. Dzisiaj troszeczkę się nie udało, ale ja mam nadzieję, że w przyszłym roku znów znajdziemy się w finale i może no, mam nadzieję, że to, co gdzieś widzieliśmy dzisiaj, zaowocuje w przyszłym roku i finał będzie nasz. Dziękuję. Dziękuję. Trener Rasela. Panie trenerze, no łzy się cisną, szkoda, ale drużyna... Otóż to, chłopaki nie płaczą, mecz był mimo wszystko no, bardzo dobry. Wie pan co, szkoda, bo dzisiaj jest niedosyt, dzisiaj my zrobiliśmy kapitalną robotę, po męsku trzeba to wziąć na klatę. Zrobiliśmy przez te pół roku, które było od zimy, super pracę. Tutaj wszyscy zawodnicy, Andrzej, pan wójt, który nam pomógł, powiedzmy, w tym drugim półroczu. Ci ludzie, którzy w klubie pomagają. Pan wójt nas tutaj wspiera w jakiś fajny sposób. Jest na meczu, żyje tym. Osiągnęliśmy ogólnie jako... Dzisiaj, dla mnie dzisiaj ten mecz to jest przegrany z porażką, ale ogólnie jako gdzieś ten mecz to jest jako ten cały kształt, który siódmy mecz wiosną na wyjeździe w Pucharze Polski, ogólnie 14 meczów na wyjeździe, to jest jako zwycięstwo, tak? No bo dzisiaj od 15 minuty graliśmy bez naszego najlepszego zawodnika Wiśniewskiego, jednego z najlepszych, który ma tych bramek najwięcej, nie ma co tłumaczyć i z przebiegu gry szkoda, bo gdybyśmy przegrali po jakiejś słabszej grze, wiedzieliśmy, że druga połowa będziemy zespołem lepszym, bo jesteśmy przygotowani i fizycznie i gdzieś mentalnie do tego, żeby grać, no przegraliśmy krótko i porażka w karnych może mniej boli, bo to jest loteria, to każdy może przegrać, każdy może. My karnych nie ćwiczyliśmy, szczerze panu powiem, bo nie było kiedy ćwiczyć, bo graliśmy środa, sobota, przekładanie meczy mieliśmy i dzisiaj cieszę się bardzo, bo to jest wielki sukces dla Dygowa, bo zrobiliśmy gdzieś tam wielką robotę, natomiast dzisiaj ten drugie miejsce mnie nie cieszy. No drugie zawsze jest, drugie i czwarte jest najgorsze, tak? No jak się grało finał, jak się grało trzecie miejsce, to czwarte jest najgorsze. Ale z przebiegu tych meczy, tego wszystkiego, tego całego sezonu, no to wie pan, widzi pan, mamy dzisiaj fajną ławkę, fajnie wyglądamy, jest to fajnie zorganizowane. Jeszcze raz tutaj duże słowa uznania dla Andrzeja, dla ludzi tych, którzy tam działają, Gutka, dobrze, to trzeba wymienić, dla Marcina, dla Andrzeja, rodzica, taty, dla tego starszego pana, co przychodzi, wysypuje boisko, dla tych ludzi, którzy tam są z tym klubem, dla pana wójta przede wszystkim też, bo naprawdę człowiek się stara i tutaj i pan Wasiewski, i pan wójt kapitalną robotę wykonują i pan radny powiatowy. Także tutaj tylko trzeba powiedzieć, że naprawdę nam pomogli. My też nie zawiedliśmy chyba Dygowa, no bo pokazaliśmy kawał dobrego meczu. No w takim meczu tylko jeden może być zwycięzca, natomiast ja tutaj mam niedosyt. Mam duży niedosyt. Strzelamy bramkę na 3 minuty przed końcem. Michał Świrzek jest po wszystkim. Najlepszy zawodnik, jest pechowym zawodnikiem finału, no ale super zawodnik, który gra. Jak pan zobaczy na Andrzeja, 42 lata, młodzieniaszków ze Szczecinka, zabiegał piłkarsko, to inna półka, natomiast i sportowo, i wszystkie inne rzeczy, to było dużo lepiej, także niedosyt, duży niedosyt, naprawdę duży niedosyt, natomiast jako ogólnie, jako cały rok, no to tylko możemy powiedzieć, że to jest super rok, tak, piąte z 15 miejsca na 6, 9 lokat, trzecie miejsce wiosną, 4 tylko wzmocnienia, gdzieś tam ktoś, kogoś tam podziękowaliśmy komuś, bo sam sobie podziękował, i dzisiaj
Boli ta porażka, natomiast no, trzeba po męsku głowę do góry i tyle. No, ogólnie wiosna marzenie, tak? Bo dzisiaj pierwszy raz jesteśmy w finale, nie? Dygowo, tak, gdzie tak. Byli lepsi zawodnicy i zrobiliśmy to w 13-14 ludzi, proszę pana. To jest po prostu niemożliwe, nie? Także tutaj wielkie chyle czoła przed zawodnikami, przed tymi ludźmi, którzy pomagają mi i przed rządzącymi w tej gminie, bo tutaj mieliśmy te warunki. Co będzie w drugim półroczu? Nie wiem, zobaczymy. To zależy wszystko od władz i myślę, że dobrze promowaliśmy Dygowo. I tego się trzymajmy. Jesteśmy z was naprawdę dumni. Raz jeszcze gratulujemy postawy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich tych ludzi, którzy dzisiaj pierwszy raz widziałem, żeby ktoś tak dopingował z Dygowa, bo wiecznie to jest komentowanie gdzieś tam dużo jest. Tutaj wspaniale kibicowali. Dziękuję im bardzo za to, bo wykonali naprawdę, byli głośniejsi niż te 300 osób tam powiedzmy z tego Szczecinka. Oni w 50 osób, to jest chyle czoła. Przyjechali, kawał drogi, cały mecz kibicowali, kulturalnie, grzecznie podziękowali. Wielkie słowa uznania dla tych ludzi, którzy przyjechali, byli dzisiaj w tym meczu. Dziękuję im i tutaj dziękuję im też za to, że tutaj właśnie dzisiaj byliśmy z nami w tym momencie i godnie i bardzo fajnie kibicowali, zakrzyczeli tych kibiców ze Szczecinka. Także. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.